Nagranie i produkcja Studio Plac. Agnieszka Bukowska i Mateusz Derkacz zapraszają na podcast Coffee Spot z Polska. Rozmowy o kawie specialty, kawiarnianej kulturze i biznesie oraz o trendach, które będą kształtowały przyszłość branży. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Coffee Spot z Polska. Naszym gościem jest Maciek Duszek, Cześć. którego pewnie nie trzeba przedstawiać, ale na wszelki wypadek przedstawię, bo właśnie Maciek powiedział, że czasami jak wchodzi do kawiarni są młodsze osoby, to nie wszyscy go rozpoznają, więc na wszelki wypadek przedstawię. Dyrektor, dyrektor sprzedaży hard beans i hard tanku, mistrz polski brewer z 2017, wicemistrz polski brewer Wielokrotny tak. i też wicemistrz polski barista. Tak. I twórca kanału Rabin. No to już zamierzchły czasy, ale tak. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Maciek jest naszym gościem tutaj na waszą prośbę. Jak zrobi, zrobiliśmy um, ankietę, kogo najbardziej byście chcieli posłuchać, to powiedzieliście, że Maciek, więc tutaj mamy dla Was prezent o jest. w listopadzie jeszcze już świąteczny, także życzenia się spełniają. Cześć Maciek. Cześć raz jeszcze. No mam nadzieję, że stanę w takim razie na wysokości zadania i że nie rozczarujemy słuchaczy. Na pewno nie. Eee, zacznijmy w takim razie od takiego naszego standardowego pytania, czyli czy pamiętasz swoją pierwszą kawę w życiu? Tak, pamiętam, to była kawa rozpuszczalna trzy w jednym, jak żeby inaczej, okay. i miałem wtedy jakieś chyba 15 lat. W każdym razie to były wakacje pomiędzy gimnazjum a liceum, i dostałem, znalazłem sobie na wakacje pracę w myjni samochodowej, do której musiałem bardzo wcześnie rano wstawać, żeby dojechać przez półmiasto rowerem i tam fizycznie pracować. No i w związku z tym, że już byłem taki dorosły, miałem pracę, zarabiałem pieniądze, to musiałem też pić kawę. No i wstawałem też wcześniej, więc to też był jakiś powód czy wymówka do tego, żeby tej kawy spróbować także to był mój pierwszy smak, słodka kawa z proszku. Potem tato kupił do domu ekspres ciśnieniowy, taki automatyczny, który robił wszystko sam, poza spienianiem mleka. No i zacząłem się tym interesować, wkręcać, czytać. Były jakieś pierwsze fora o kawie, potem w liceum w Legnicy jeszcze nie było gdzie się napić dobrej kawy i dostanie takiego cappuccino, czy w ogóle lat, cappuccino z latte artem, to ja nie znałem w ogóle takiego pojęcia, jeszcze wtedy to nie istniało. Pamiętam, że była taka skle sieć sklepów Cibo i sklepu kawiarni i tam się chodziło na pierwsze kawy takie late z syropami z bitą śmietaną tam też z moją jeszcze wtedy nie żoną ale koleżanką z klasy chodziłem na pierwsze rancki, także kawa od zawsze towarzyszy mi i w pracy i w życiu można powiedzieć tak samo jak podróże. I o tym teraz chciałabym chciałabym porozmawiać, bo z opartym tchem śledziłam twoje podróże, znaczy wasze podróże hartankowe po, po Azji. I, I wiele rzeczy zwróciło moją uwagę, między m.in. bezosługowe kawiarnie, albo kawiarnie, w których można było tylko kupić paczki kawy, automatyczne dyspensery. I czy mógłbyś nam trochę opowiedzieć o tej Azji, o tym, co cię tam zachwyciło, co cię zaskoczyło? Tak, bardzo chętnie. Fakt, że kilka dni temu wróciliśmy razem z moimi dwoma wspólnikami z prawie dwutygodniowej podróży, która zaczęła się w Dubaju. Przez Seul, Szanghaj i Tajwan z powrotem do Polski. No i nie można absolutnie powiedzieć o, o tym, jaka jest kawa w Azji. Trzeba mówić o tym, jaka jest kawa w poszczególnych krajach, ponieważ one się dość mocno od siebie różnią. I zaskoczyło mnie wiele rzeczy. Gdybym miał taki jeden wspólny mianownik do kawy w Azji, przyłożyć to na pewno. To, że ona nie tylko jest bardzo popularna, ale też w krajach takich jak Chiny jej popularność znacząco rośnie w porównaniu do krajów takich jak Korea, czy właśnie Tajwan, które są mają już tak kulturę kawową bardziej rozwiniętą. Tam kawiarni jest mnóstwo, dosłownie mnóstwo. Jest mniej sieciówek, a więcej lokali niezależnych. Pije się kawy wysokiej jakości, wszędzie sprzedaje się na single origin, dostaje się karteczki z informacjami, co to za kawa. Nie ma tam w ogóle batch brewerów, wszystkie kawy przelewowe parzy się ręcznie w V60. To mnie w Japonii zaskoczyło. W Japonii jest dokładnie tak samo. W niewielu miejscach można dostać takie klasyczne europejskie czy amerykańskie batch brew Oczywiście ekspresy ciśnieniowe dominują, kawy z mlekiem, latek, cappuccino to wszystko tam jest i, i, i niczym się nie różni od tego, co jest tutaj u nas na zachodzie. I te kawy przeważnie, poza tym, że to są ziarna dobrej jakości, to są też dobrze zaparzone. Eee, nie do końca to samo mogę powiedzieć, że tam jak są wypalone, i tu muszę powiedzieć, że w Polsce absolutnie nie mamy się czego wstydzić. Ten poziom u nas jest bardzo wysoki na tle tamtej części świata. Niemniej, jakoś to sprowadzając do wspólnego mianownika, to kawa jest tam smaczna. Jest bardzo, bardzo popularna. Można się jej napić na każdym kroku. Zwykle właśnie w takich małych, niezależnych kawiarniach. W samym tylko Seulu natrafiłem na taką informację, że jest 2000 palarni. Kawy, oh wow. Czy 2000 jakichś lokali z piecem zakładam, a nie. A... Że u nas jest duża konkurencja. Nie, nie, tam jest to w ogóle niesamowite. Seul mnie zaskoczył popularnością kawy, bo byliśmy tam na targach Cafe Show. Są bardzo duże międzynarodowe targi kawy, które odbywają się każdego roku. I było tam pięć hal, z czego jedna to była taka hala dedykowana małym wystawcom, takie Roasters Village, znane z World of Coffee, tylko w nieco większej skali. I po pierwsze kolejka do wejścia na hale to było jakieś dwie godziny oczekiwania, a kolejka do najbardziej e, takiego popularnego stoiska, e, palarni kawy Leafs z Tokio, to były cztery godziny. Ludzie stali w. Ja wrzucałem na Instagram filmiki e, nagrywając kolejkę, ona miała kilkaset metrów. I powiedziano mi w ogóle, że w tym roku i tak popularność tych targów jest mniejsza niż w latach ubiegłych ze względu na różne ograniczenia związane właśnie z bezpieczeństwem. I tłumami, które tam w poprzednich latach jakieś. Problemy wywoływały. No, i to było coś, czego nie widziałem w żadnym innym miejscu na świecie. Takiej skali, takiej popularności, takiego zainteresowania, ale też całkiem dobrego poziomu wiedzy wśród konsumentów nie widziałem nigdzie indziej. To, to mnie naprawdę zszokowało. I muszę powiedzieć też, że właśnie szczególnie w Seulu te mikropalarnie, te kawiarnie czy brandy kawowe, to wszystko jest takie wysmakowane, dopracowane, mają fajną estetykę, mają dużo swojego merczu. No, to jest coś, czym Seul czy Korea, widziałem tylko Seul, dość mocno się wyróżniają. I jeszcze to, co mnie zaskoczyło tam akurat, to fakt, że w tych mini kawiarniach, w tych niezależnych lokalach prawie zawsze jest albo cukiernia, albo piekarnia, gdzie są bardzo dobre wypieki. Nie takie w stylu japońskim, nie kojarzymy tego z żadnym mochi czy coś, tylko normalnie, wiecie, krosanty, briożki. Ale w Japonii to samo. Oni też teraz mocno idą w pszenicę, lobby tak. tam ich, wiesz, ciśnia. Dokładnie, dokładnie. A czego na przykład nie ma w Szanghaju. W Szanghaju rynek kawiarniany jest zdominowany przez sieci. Te globalne jak Starbucks i te krajowe jak Lakin, które ma chyba 20 tysięcy punktów teraz w całych Chinach i robi ekspansję na zagranicę. I tam nie tylko serwuje się tańsze kawy, tam też poziom tej kultury kawowej jest niższy. To takie kawowe community nie jest tak zintegrowane jak właśnie na Tajwanie czy, czy w Seulu. Zupełnie inaczej to wygląda i tam jest też dużo większe parcie na cenę, na optymalizację, na automatyzację właśnie. To zdecydowanie tam widać to bardziej te kawiarnie, takie bezobsługowe czy bezekspresowe, o których wspominałaś, to jest raczej taka nowinka, wydaje uh -huh, mi się, uh -huh, uh -huh. I, i, i jakieś takie wyjątki na mapie. Wciąż poza Chinami, to właśnie w, tam, gdzie byliśmy w Seulu czy na Tajwanie, to jest taki standardowy setup. Ekspres ciśnieniowy młynek, barista, ręczne parzenie, ale w miarę szybki serwis i, i wszystko to odbywa się optymalnie. A jak już zaczęłaś mówić o, o nowinkach, tak, chwila przerwy, to mhm. em, co Twoim zdaniem z tych nowinek, które widziałeś w Azji, może rozlać się na Europę, Polskę? Jeśli chodzi o nowinki produktowe, to bardzo popularne, szczególnie w Korei i na Tajwanie, są dripy. Każda palarnia e, ma je w swojej ofercie. Było tego mnóstwo. W Tajwanie byliśmy na targach, e, w Seulu byliśmy na targach kawowych, międzynarodowych i tam e, tych bagripów było e, co niemiara. Z kolei w Szanghaju, to jak byliśmy w marcu e, pół roku temu, e, też na dużych targach hotelek, to tam e, dominowały instanty. E, jest już Sporo takich producentów private label, którzy produkują instanty dla innych marek w takich charakterystycznych opakowaniach, małych kubeczkach, monoporcjach i widać to było na wszystkich stoiskach. To to na pewno jeśli chodzi o produkty. Jeśli chodzi o same kawy jako takie, ziarna, oryginy, sposoby obróbki, to nie ma tutaj nic nadzwyczajnego. Można wypić dokładnie to samo, co można wypić tutaj u nas w Europie, i nie ma tutaj żadnej egzotyki. Można kupić i tanie kawy, i bardzo drogie kawy. Chociaż tak ogólnie to musiałem powiedzieć, że najwyższy poziom ziaren, surowca jako takiego był na Tajwanie. Tam taka średnia, jaką zauważam, była najwyższa z tych wszystkich krajów, które odwiedziliśmy. Jeśli to chodzi o cenę kawy zielonej, tak. Myślałam, że Korea, bo Korea teraz jakby jest, mówi się o tym, że to jest nowe miejsce, gdzie będzie tak się kawa mocno rozwijać. Patryk tak, Patrick tak. Rolf, Ralf z Barna, wszyscy tam gdzieś I idą. Tak, tak, europejskie palarnie w ogóle mają tam swoje filie. Między innymi właśnie, właśnie Barn. I faktycznie w Korei jest bardzo podobnie do Tajwanu, tylko ta różnica jest taka, że na Tajwanie ta kultura kawowa troszkę ma dłuższą historię, bym powiedział, więc tam jest tych kawiarni i trochę więcej, i są trochę starsze, i to wszystko już jest takie troszeczkę bardziej, powiedziałbym, rozwinięte i dojrzałe ale największy potencjał z tych trzech rejonów to widzę właśnie w Seulu i na przykład porównując go do Dubaju, który też może uchodzić za takie miejsce, gdzie to wszystko szybko rośnie, gdzie jest nieograniczona ilość bogactwa i drogich kaw, no to uważam, że Seul pod tym względem wypada dużo lepiej. Zarówno jeśli chodzi o jakość produktu, różnorodność, ale też o taką dynamikę. Ten Bliski Wschód, Dubaj, no to tylko jedyne miejsce, gdzie tam wielokrotnie byłem, to wydaje mi się, że mocno pod tym względem zwolnił, też jak rozmawiałem z ludźmi z branży, to mówią, że tam już era drogich kaw płynących szerokim strumieniem się kończy, teraz już tylko cena, cena, optymalizacja, wszyscy jadą na Santosie, a te drogie gejsze z Panamy i inne cup of excellence kawy, to jest tylko taki showcase w niektórych miejscach, mhm. więc faktycznie zgadzam się z tym, że taki najbardziej dynamiczny z tych miejsc, które odwiedziliśmy, to wydaje się być właśnie Seul. No, bardzo, bardzo dobrze tam i zjedliśmy, i wypiliśmy dobre kawy, i też no tak jak powiedziałem, popularność kawy specialty tam wśród konsumentów i też takiego kawowego community no po prostu rozłożyła nas na opadki. Pamiętam w ogóle też na mistrzostwach świata roasterów ekipę z Seulu, która miała takie całe kombinezony i wyglądali jak taka, taki team drużyny Formuły 1. I wszyscy mieli takie nalepki, naklejki. A wiem nawet chyba o której firmie mówisz, tak? Tak, tak. tak, tak. To jest tak widać tam producent jakieś... takich akcesoriów rozmaitych do kawy. No, 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 oni sobie zrobili taką stylówkę i po targach z tym jeżdżą. Ogólnie, też stylówka, jeśli chodzi o sposób ubierania się i tak dalej, jest w Korei dość inna od pozostałych krajów. W których byliśmy, mm -hmm. e, bardzo mi się podobała i ta ich estetyka jak najbardziej do mnie przemawia. A wróćmy teraz jeszcze do tych takich nowinek technicznych trendów, i e, tym, co jest właśnie w, na dalekim sadzie. Jak w te wszystkie trendy wpisuje się wpisują się na RTD, czyli ready to drink, czyli dla naszych słuchaczy, którzy jeszcze nie zgłębili tematu, to są takie kawy w puszce, które można sobie kupić. Nie muszą być w puszce, po prostu muszą być gotowe do użycia. Gotowe, nie? gotowe do picia. Często chyba są w puszce, ale faktycznie tak to odchodzi. E, tak, e, to tutaj może w ogóle taki zrobimy sobie szybki kącik definicji, bo pewnie ja będę e, używał tych różnych pojęć e, gęsto. E, to, ready to Tak, słowniczek, <grym> e, bo one, się też, one często występują obok siebie, e, bywają mylone. No i e, takie pojęcia, które często to stoją obok pojęcia ready to drink czyli właśnie produktów w ogóle gotowych do picia. To może być herbata, kawa, butelka coli jest produktem RTD czy RTD i to może być puszka i to jest grubo ponad 55% w ogóle wszystkich napojów RTD, szklana lub plastikowa butelka, zazwyczaj. Pojawiają się też takie saszetki teraz, tak zwane one mają dużo mniejszy udział w rynku, generalnie puszka jest najpopularniejsza. Obok tego RTD, w kontekście kawy, no to oczywiście kolejnym pojęciem, jakie się pojawia najczęściej jest cold brew, czyli kawa ekstrahowana na zimno. I jeszcze trzecim, mniej popularnym, ale tutaj u nas w Polsce pewnie słuchaczom dobrze znanym, jest też nitro, Cold brew, czyli to cold brew, ale wysycone azotem. I teraz, zarówno cold brew, jak i nitro cold brew można zaserwować właśnie w formie RTD, czyli w butelce lub w puszce. No i teraz, wracając do Twojego pytania, jak już przebrnęliśmy przez kącik definicji, to napoje RTD i kawa RTD, bo to nie musi być też kawa cold brew i zazwyczaj nie jest na rynku masowym, są ogromnie popularne w Azji największe, na, na, najbardziej zwala to z nóg, jak jedzie się do Japonii. Tam automaty wendingowe z kawą w Perfect puszce, days. oczywiście. I to dokładnie tak wygląda, jak na tym filmie. Są dosłownie co kilkaset metrów. Jak się jest w Tokio czy w Kyoto, to nie można po prostu być spragnionym dłużej niż przez minutę, bo za moment, za rogiem jest automat i w nim się sprzedaje właściwie dwa produkty. Wodę i kilkadziesiąt czy kilkanaście rodzajów kawy w puszce. I to jest kawa, I tak samo jest zresztą może nie w w formie wendingowej, ale jeśli chodzi o popularność, tak samo jest w Korei i, e, i na Tajwanie. Tam głównie kawę kupuje się tak poza kawiarniami na wynos, co też jest bardzo popularne. Kupuje się ją w convenience stores. Tak, też. E, I tak jak w Japonii te convenience story nazywają się konbini, e, takie ich nie żabki, e, tylko jest ich tam kilka razy więcej. Tak samo popularne i zresztą te same sieci są i na Tajwanie i w Korei. I tam e, napojów czy kaw ready to drink jest jest bardzo szeroki wybór. Przy czym, hmm, trzeba pamiętać, że zarówno w Japonii, jak i w Korei, czy na Tajwanie, czy w ogóle szerzej w Azji, bo też ten rynek jakby cały czas śledzimy, tam te napoje ready to drink, kawowe, są napojami produkowanymi raczej masowo. Są bardzo słodkie. E, tak, zazwyczaj, ale można do, też dostać czarną kawę bez żadnych dodatków. Natomiast e, tam jakby ten przemysł jest tak zbudowany, że te napoje mają być powszechnie dostępne, mają być tanie, i mają być dobre i one faktycznie są akceptowane dla e, przeciętnego konsumenta kosztują tak 4 do 5 zł za puszkę czyli nic natomiast największy e, rynek e, RTD e, kawowy na świecie to rynek amerykański i tam e, sytuacja wygląda inaczej niż e, w Azji to znaczy te kampuje są tak samo albo nawet bardziej popularne ale tam mamy już do czynienia z produktami premium tam jak wejdziecie do y, Hall Foodsa, czyli takiego premium supermarketu z żywnością, ale nawet do zwykłych delikatesów, no to macie całe lodówki y, z napojami kilkudziesięciu marek i to są wszystko lokalne palarnie kawy czy krajowe palarnie kawy. Cold Brew, Single Origin, Oat Latte, Carmel Latte, kawy funkcjonalne, kawy z kolagenem, osobna lodówka na kombucze, osobna lodówka na hard kombucze i piwa rzemieślnicze i tak dalej. I, i ja tam byłem w 22 roku zdaje się i to po prostu zrobiło na mnie ogromne wrażenie. I, te, i tam kawa najtańsza w puszce kosztuje 4 dolary. Mm -hmm. I kończy się na 6-7 dolarach za puszkę. Więc tam, jeżeli myślimy o takim raju dla producenta kawy specialty w formie RTD, czyli dla nas no to tam jest zdecydowanie najbardziej dojrzały i najbardziej chłonny rynek. Tak. No a jak się to ma do naszego rynku, w którym jednak przez. 8 miesięcy w roku jest zimno i ciemno i czy my pijemy w ogóle tą, tą zimną kawę? My ogólnie pijemy coraz więcej zimnych napojów i ten trend jest trendem globalnym i według wszelkich badań on cały czas będzie postępował. Przyczyny są różne. Jedną z nich jest, są chociażby zmiany klimatu, również zmiany pokoleniowe. Też tam w Azji było to mocno widać, bo w takim Seulu chociażby na każdym kroku widać ludzi z dużymi kubkami napojów na wynos, co więcej spotkałem się nawet z czymś takim jak parking dla kubków na wynos A. jak wchodzicie do sklepu na przykład z ubraniami i macie zostawić tak sobie możecie... kubki. jest półeczka jest specjalny taki, taki stolik przygotowany z otworami na kubki i można sobie zostawić kubki ze swoim zimnym napojem żeby zrobić zakupy i żeby on gdzieś tam się nie rozlał to jest mega mega popularne tam też zobaczyłem takie coś jak zamrażarka z kubkami plastikowymi wypełnionymi lodem. Coś takiego jak w naszych żabkach. A zaraz nad nią saszetki z kawą. I pomysł jest taki, że wyciągasz tę kubek, saszetkę, wlewasz to na lód, wychodzisz. Tak, jak to wygląda w Polsce? W Polsce generalnie sprzedaż zimnych napojów RTD rośnie, natomiast sama kategoria kawy uważam, że jeszcze jest mało popularna i generalnie, jak patrzy się na badania rynków na świecie, no to najbardziej aktywnymi rynkami, jeśli chodzi o wzrost tej kategorii, poza Stanami, to są właśnie takie kraje jak Indie. Co też zaskakujące być może dla niektórych, Chiny, Korea, właśnie, Japonia już jest rynkiem bardzo dojrzałym, więc tam tych wzrostów nie ma. A w Europie widać dużo większy konserwatyzm. Największym rynkiem RTD, szczególnie pod kątem kawy, jest Wielka Brytania, i tam tych produktów jest więcej. U nas to wszystko dopiero raczkuje, w Niemczech jest już to troszkę bardziej rozwinięte, ale to w ogóle nie jest ta skala, o której mówimy, kiedy jesteśmy w Azji. Zaraz wracamy do rozmowy. Ale czy wiesz, że przewodnik Coffee Spots Polska możesz zamówić na stronie www.coffeespots.pl? www.coffeespots.pl Przy tych zmianach y pokoleniowych RTD trochę zastępuje alkohol, nie? Zasz, y y to prawda. Zmniejsza się konsumpcja alkoholu, co widać przede wszystkim w boomie na piwa bezalkoholowe. Y czy kawa zastąpi takie popularne napoje jak piwo czy cola? Dica? Dica Kawy? To, to w, w, wiesz co, mam wątpliwości, czy to pójdzie aż tak daleko, chociaż niewątpliwie y, zmniejsza się właśnie, zmniejsza się właśnie konsumpcja alkoholu w, wśród tych najmłodszych pokoleń i jest ona zastępowana konsumpcją między innymi ale nie tylko kawy. Natomiast y, no, chciałbym, aby tak było. <grym> y, być może, ale, ale niekoniecznie tak musi być. Natomiast jak już myślimy o tym, czy kawa wyprze takie m, tradycyjne napoje. E, Typu soda albo energetyki, no to właśnie muszę powiedzieć, że tam w Azji, o ile widziałem ludzi pijących kawę z puszki czy z butelki i tych napojów w tych sklepach typu 7-Eleven był naprawdę duży wybór. O tyle energetyków nie było tak dużo. Mhm. Energetyki tam nie są tak popularne. Właśnie ludzie raczej częściej piją kawę w przeciwieństwie do Polski. No to to jest ten kolejny trend na zdrowie, który mam nadzieję, że dojdzie do nas kiedyś. Yy, tak, też mam taką nadzieję, że to się zmieni. Yy, też dzisiaj jadąc tutaj czytałem sobie sobie takie badania takiej agencji konsultingowej Mintel oni co roku wypuszczają taki raport o trendach w jedzeniu czy w ogóle w branży spożywczej na każdy kolejny rok z perspektywą do 10 lat do przodu i mm, tam miałem troszeczkę smutne wnioski czytając ten raport, bo, je, bo, bo tam oni przedstawiają zawsze takie cztery kluczowe trendy, takie makrotrendy, które mają się pojawić. One są często bardzo abstrakcyjne, ale jednym z tych trendów właśnie w tym raporcie było między innymi to, że konsumenci będą bardziej otwarci na takie bycie. Uh, perfectly imperfect, nie wiem jak to po polsku, mm -hmm, perfekcyjnie mm -hmm. nieidealni, czy idealnie nieidealni i to ma się przejawiać między innymi w tym, że jak e, e, mają ciężki dzień i mają sobie wziąć ten kubek tłustych lodów albo ciperków i zapić to kolką, to w okay. czemu nie. Co więcej, i to jakby jestem ciekaw, czy do tego dojdzie. No mam nadzieję, że nie, ale, ale tak pokazują duże agencje badawcze, że z różnych powodów, jakby też makroekonomicznych, sytuacji politycznej i niepewności pewnej właśnie konsumenci idą w tę stronę, a nie w stronę wellness i well being. Mhm. Gdzie mogłoby się nam wydawać, że przecież właśnie wajcha jest odwrócona w drugą stronę, co też mnie zaskoczyło. Ale też y, czytając z inny raport y, Deloitte'a y, o, o rynku kawy na świecie w obecnym roku, tam też jednym z takich. Y, Kluczowych obszarów, na które oni zwracają uwagę, były takie obszary jak sustainability, direct trade, czy, czy certification for coffee, czyli certyfikacja kawy rozmaita, czy rainforest, czy, czy fair trade i tak dalej. I co ciekawe, w każdym z tych punktów konsumenci, a przebadano ich na potrzeby tego badania 7000, więc dość duża grupa statystyczna z 13 krajów, mówili, że owszem, to ma dla nich znaczenie. Owszem, w przypadku Szczególnie Direct Trade są w stanie zapłacić nawet 25% więcej za produkt, ale jeśli zmieni się ich siła nabywcza, jeśli w grę zacznie wchodzić właśnie ekonomia, to żadna certyfikacja, żadna sustainability, nic nie ma znaczenia, liczy się cena i liczy się wygoda. I to jest w mhm. ogóle coś, co też zmienia nasz rynek. Co bardzo mnie zainteresowało, bo. Ta pierwsza fala kawy, czyli wiecie, początek XX wieku, masowe pojawienie się kaw w supermarketach, rozpuszczalna, picie po prostu czarnej kawy czy kawy z mlekiem, ale kawy nie wiadomo skąd, to nakręcało rynek i konsumenci po prostu dostawali dużo taniego produktu. I on był bardzo wygodny w użyciu. Natomiast później, jak przyszła kawa specialty, to co się wszystko odwróciło. Drip, młynek, woda, minerały do wody, proporcje, waga, parzenie, mistrzostwa, single origin, obróbka taka, owaka, kawa 6 miesięcy, to już do wyrzucenia i, i wiecie. I poszliśmy na maksa w stronę jakości, co też jest dobre. I każdy mógł znaleźć coś dla siebie, ale to nie było konwinient w ogóle. Za bardzo energetycznie wymagające. Nie? No wiecie, nawet nie, jak prób... wymieniałeś, nie? mógł prób... jest się zmęczyłeś próg wejścia, nie? No, no, no weź teraz zachęć kogoś do, do, do wejścia w kawę specialty, jak ktoś mm -hmm. całe życie albo naciskał guzik w automacie, albo sypał dwie łyżeczki neski i zalewał mm -hmm. wrzątkiem z czajnika. No ciężko. E, jak pójdziesz do kawiarni, no to czekasz na tą kawę w nieskończoność, bo jak jest szybki przelew, to zawsze w Polsce, tutaj mam apel do wszystkich baristów i właścicieli kawiarni, jak macie przelew w termosie, to go miejcie. Bo zawsze jest tak, 9 na 10 przypadków, dzień dobry, poproszę szybki przelew, o, się. będzie za 5 minut, czyli za 15. Więc to też nie ułatwia przeciętnemu konsumentowi wejścia w świat tej kawy wysokiej jakości, ale to się zmienia i teraz właśnie widzę, że trochę to zatacza koło, że mamy i jakość, i convenience. Mm -hmm. I macie, i mamy backdripy, i mamy dobrą kawę w puszce, i mamy dobrego instanta yy, i dzięki temu nie musimy rezygnować z jakości, ale mamy wreszcie wygodę obcowania z tym produktem. To jest moim zdaniem przyszłość dla naszej branży, bo wszyscy konsumenci, my wszyscy jesteśmy leniwi. Jak możemy iść na skróty, to idziemy na skróty. Jak już nam przeminie ta faza wielkiej ekscytacji parzeniem dripów w domu, a mi już dawno przeminęła, nie pamiętam kiedy ostatni raz robiłem dripa serio, po prostu szkoda mi na to czasu, no to właśnie podszukujemy tej wygody. Tylko że do tej pory wygoda była kompromisem dla jakości, wiązała się z kompromisem w jakości, a teraz już tak nie musi być i to jest super. Ja się uczepię tej że wygody dojrzywamy. i już się dłuższą do głosu, Nie, spoko, Mateusz, bo widzę, że chcę no powie coś powiedzieć, <gry> bo y właśnie chciałam porozmawiać o tej wygodzie w Coldbrew i pomyślałam, że może właściwie w ogóle warto no powiedzieć słuchaczom o tym, i z czym wiąże się przygotowanie Coldbrew w zwykły sposób i y co zmienia Hardtank i czy Hardtank będzie kiedyś w ogóle w każdej kawiarni w związku z tą wygodą. <gry> no znów, bardzo bym chciał, ale y <gry> y y może powiem tak jeszcze y y tylko tytułem wstępu, dlaczego w ogóle my jako Hardtank zajęliśmy się y branżą Coldbrew. To się zaczęło w 2018 roku, i my y, rozpoczęliśmy projekt badawczy właśnie w tym obszarze, dlatego że nie lubiliśmy cold brew. Dlatego że ono zazwyczaj smakowało fatalnie, bo było utlenione. A było utlenione, dlatego że trzeba je zaparzać e, przez 18 do 24 godzin. W okropnych e, warunkach często piwnicznych, kawiarnianych. No kto kiedyś to w kawiarni robił albo robi, ten wie. Konsumenci nie wiedzą. E, Więc może lepiej, żeby nie widzieli. E, dokładnie, ale, ale teraz obnażamy mroczne sekwencje. Cold brew. No w każdym razie zrobiliśmy sobie listę problemów z takim tradycyjnym przygotowywaniem kolbru, Właśnie między innymi z tym długim czasem ekstrakcji, który nie tylko wywołuje utlenienie, co przyczynia się do zniszczenia jakości produktu, ale też do problemu z mikrobiologią, zagrożeń po prostu zdrowotnych związanych z konsumpcją takiego produktu utlenionego, ale również ten długi czas ekstrakcji sprawia, że to jest kompletnie nieoptymalna metoda w działaniu kawiarni. No bo jeśli Masz przygotowane na dany dzień, nie wiem, 5, 10, 15 litrów cold brew i one się skończą. Skończyło mi się, będzie za 18 godzin. <laughs> I to naprawdę będzie za 18 godzin, a nie jak ten przysłowiowy szybki przelew za 5 minut. Eee, no i to jest problem, nie? Jak, go, jak zrobiłeś cold brew za dużo i go nie sprzedałeś, no to albo musisz je wylać i marnujesz pieniądze, albo sprzedajesz je kolejnego dnia i kolejnego dnia i ono jest coraz gorsze, albo może wręcz być niebezpieczne mm. dla Twoich konsumentów. O czym żaden konsument nie wie, i większość ludzi z naszej branży też nie wie, albo udaje, że nie wie. Nie wiem w sumie co jest gorsze. W każdym razie zrobiliśmy listę tych problemów. Tam do nich jeszcze dochodzi wysoki koszt e, obsługi tego e, wiaderka z Cold Brew. Bo trzeba wykonać bardzo dużo czynności w procesie przygotowania takiego, takiej partii kawy na zimno. To trwa długo, trzeba płacić pracownikom, żeby to robili. Jest dużo elementów w procesie przygotowania, a więc jest też dużo y, potencjalnych y, pól, na, w których można popełnić błąd. Więc ten produkt może być bardzo niepowtarzalny. No i teraz wyobraźcie sobie, że wstawiacie kolbr wieczorem w kawiarni, jest tam na to jakiś re przepis, receptura, coś pójdzie nie tak. Rano przychodzi następna osoba, otworzyć kawiarnię, próbuje, Kolbrun jest niedobre. No i co ma teraz zrobić? Sprzedać to? Kupić rzepce. Czy ma nie sprzedawać kolbrun <gry> przez cały dzień? No bo następny bacz, następnego dnia. Drip na lodzie. Mm -hmm. No i właśnie i ciekawością, zaczęliśmy to drążyć. Rozpoczęliśmy projekt badawczy wspólnie z Uniwersytet, z Politechniką Opolską. Opracowaliśmy metodę do ekstrakcji na zimno, która robi ekstrakcję w ciągu kilkudziesięciu lub nawet kilkunastu minut zamiast tych kilkunastu lub kilkudziesięciu godzin. Następnie tą technologię opatentowaliśmy i opakowaliśmy w urządzenie do kawiarni, baru, restauracji o nazwie Hard Tank. Teraz to już jest cała nasza nazwa, całego naszego brandu, całej gamy rozwiązań do cold brew. I to był rok 2020. I a propos twojego pytania Aga, czy Tanki kiedyś będą w każdej kawiarni, no to w 2020 roku, kiedy my poszliśmy na rynek z to zrobiliśmy premierę wtedy na targach w Dubaju, to w ogóle nie istniała taka kategoria produktów jak ekspres do cold brew. Każdy w kawiarni potrzebuje ekspresu ciśnieniowego, młynka, może barbrewera, jakiegoś masterka czy coś, ale nikt nie, w ogóle nie myślał, że może potrzebować maszyny do cold brew, bo po pierwsze albo nie robi w ogóle cold brew, albo jak robi to w wiatrze za 100 dolarów, no to jakby po co mu to? Albo mniej. No, no więc nie. właśnie, e, zajęło nam to trochę czasu. Dzisiaj jesteśmy w punkcie, w którym nasze urządzenia są już dostępne w ponad 50 krajach. Mamy e, prawie 30 dystrybutorów i ta liczba cały czas rośnie. E, I mamy już też konkurencję. E, I to nie są kolejne wiadra do Coldbrew, tylko ekspresy do Coldbrew. E, jedne podobne, inne zupełnie. E, inne korzystające z zupełnie innej technologii, ale też starające się przyspieszyć ten proces. No i ta adopcja rośnie. E, czy to będzie adopcja masowa? Zobaczymy, ale mamy już pierwsze sygnały od klientów, którzy mają na przykład 20 tysięcy kawiarni, że oni widzą w kodbru przyszłość, która pozwoli im zastąpić ekspresy ciśnieniowe. A to po to, żeby zoptymalizować proces przygotowania napojów i żeby obniżyć koszty z tym związane oraz koszty między innymi związane z eksploatacją takiego sprzętu jak ekspres ciśnieniowy, który jest dużo bardziej skomplikowany niż taki harttank do przygotowywania kawy na zimno. Więc w długiej perspektywie i patrząc na dane, które mówią, że rynek cold brew rok do roku rośnie w zależności od źródeł między 20 a prawie 30%. A rynek kawy w ogóle rośnie około 5-7% w skali roku, no to widać tą różnicę w dynamice. E, mogę przypuszczać, czy możemy zakładać, mam nadzieję, że niezbyt optymistycznie, e, że faktycznie hardtank stanie się, jeśli nie standardem, to czymś, co nie będzie wielkim zaskoczeniem, kiedy pojawi się na barze w kawiarni. A w Polsce jak dużo kawiarni korzysta z takich automatycznych rozwiązań? E, mówisz o Kolbru, o mm -hmm, hartanku? Mm -hmm. Myślę, że niewiele wciąż. Myślę, że w Polsce e, to będzie nie więcej jak 10 kawiarni. E, w ogóle dla nas największe rynki to są rynki, o których byśmy się nie spodziewali, że e, tam odniesiemy sukces. Nasz największy dystrybutor to jest e, Turcja chociażby. E, a to z, głównie za sprawą jednego klienta, bo tam Café Nero, e, taka międzynarodowa sieć kawiarni z Londynu. Która zresztą też w Warszawie jest bardzo aktywna, postawiła na pole testowe w tym roku i wprowadziła hartanka do ponad 100 lokali w Turcji, i zastąpili oni właśnie cold brew robiony w wiadrze. No i jak na ten moment śledzimy wyniki sprzedaży i, i, i pytamy ich o feedback, to mówią, że sprzedaż kolbru wystrzeliła dużo bardziej niż się spodziewali i że cold brew stało się bardziej popularne niż ich numer jeden w zimnych napojach, czyli Ice Americano. W Polsce też kafenerę testuje, Hartanka, chyba na 10 lokalizacjach, no i zobaczymy, co te testy przyniosą dla nas, jeśli chodzi o taką globalną współpracę z tym klientem. W każdym razie Polska. Nie jest jakimś takim super e, e, m, dla nas dużym rynkiem. E, natomiast cały czas też staramy się tutaj u siebie e, być aktywni i promować hartanka. Zaskoczyłeś mnie bardzo tą liczbą, bo miałem wrażenie, że jak jeździliśmy po kawiarniach, to widzieliśmy je jakoś tak wiele razy, więc. No, e, to może jeździliście tak, się... po, się... po najlepszych kawiarniach. <laughs> e, no dobra, a czy macie plany takich kolejnych e, sprzętów, rozwiązań, które będą jakieś kolejne problemy rozwiązywać? Mm, tak. Tak, tak, tak. My ba, bardzo słuchamy rynku i bardzo słuchamy naszych klientów i dystrybutorów. My też stąd Maciek. E, <laughs> dokładnie. E, baby Hartank, czyli ten nasz mniejszy model Hartanka e, powstał właśnie dlatego, że rynek nam powiedział, że ten Hartank podblatowy 20-litrowy jest po prostu za duży i nie mają go jak zmieścić w swoich kawiarniach, no więc my odpowiedzieliśmy na te potrzeby. E, I teraz potrzebą rynku są i, i tych potrzeb jest więcej, które mamy zidentyfikowane. Też nie o wszystkim chcę mówić, Mówić, bo to jeszcze wiadomo, jest na wczesnym wiadomo, etapie wiadomo. rozwoju, ale jedną z rzeczy, którą planujemy wprowadzić w przyszłym roku, e, będzie nalewak do kolbru. Do, do I on nie będzie w żaden sposób e, związany z harttankiem, można go używać, nie mając harttanka. E, I będzie to dyspenser, który pozwoli na serwowanie napojów na zimno, e, czy do kolbru, czy nie, w formie nitro i nie. E, czyli, czyli bez e, infuzji azotem i nie będzie wymagał też tej dużej, nieporęcznej butli z azotem, czyli będzie. E, będzie Pozyskiwał azot z powietrza, co sprawi, że no urządzenie będzie bardziej kompaktowe, dużo łatwiejsze w użyciu. Tam będzie jeszcze parę innych bajerków, ale to już nie zdradzę wszystkiego, żeby podtrzymać ciekawość. No i oprócz tego jeszcze poszerzamy portfolio naszych produktów RTD. Będziemy wprowadzać w przyszłym roku nowe receptury, też niekawowe receptury. No ale to też jeszcze się wstrzymam ze zdradzaniem szczegółów, bo, bo nie chcę zapeszać. Myślimy też o poszerzeniu kategorii opakowań. Hmm, czyli o, o dodaniu do, naszego, do naszej oferty bagging boxów, czy takich worków w kartonach. Wino się często sprzedaje w bagging boxach. To jest w ogóle coś, czego rynek potrzebuje, bo nie każdy chce mhm. robić brew u siebie w lokalu, a wiele osób chciałoby je po prostu serwować, no, ale muszą mieć je z czego serwować w powtarzalny, higieniczny, łatwy, w obsłudze sposób. E, więc też o, tym, też o tym myślimy i też to eksplorujemy. Także to są takie dwie, trzy rzeczy, o których mogę mówić, bo już raczej na pewno je zrobimy albo prawie na pewno je zrobimy. A rzeczy, które mamy w pipeline i leżą na półce, no to jest kilka razy więcej. Mm -hmm, mm -hmm. Wróćmy jeszcze na chwilę do tych puszek, bo to jest jakiś taki temat, który mnie. Osobiście bardzo, bardzo interesuje. Czy myślisz, że kawa w puszce Cold Brew czy, czy, czy Nitro ma potencjał dostania się taką Coca-Colą albo Red Bull'em? Czy to, czego oczekuje masowy konsument? Jak myślisz? Wydaje mi się, że tak dal, na ten moment i to w perspektywie kilku najbliższych lat, tak daleko nie pójdziemy na naszym rynku tutaj rodzimym, europejskim. Ale widzę, że adopcja kawy RTD wśród osób, które jej spróbowały, jest. Dość jest wysoka. Są na to też dane, można to, to wszystko zmierzyć. Właśnie w tym raporcie, raporcie e, Deloitte'a też jest osobny ustęp na temat kaw RTD. E, no i tam z niego wynika, że e, co trzecia osoba, która spróbowała e, kawy, e, kawy RTD, e, konsumuje ją na stałe. E, więc e, a i tak jest to niższy wskaźnik adopcji niż samej kawy specialty, bo w ogóle tam z tych badań wynika, że 10% konsumentów na całym świecie to są konsumenci kawy specialty. No, w ogóle jest tam więcej ciekawostek, ale dobra, to na koniec Wam podam taką, zrobimy zagadkę, dobra? Przypomnijcie <grym> mi, że mnie zapomniał. <grym> staram jest, się. Jest jedna rzecz, która mnie tam totalnie rozwaliła. E, w każdym razie, czy kawa RTD będzie nową coca colą Wątpię, ale może dojść do jakiegoś krosu. Może być taki mhm. cross, że będzie kawa na przykład zrobiona z producentem lodów, albo że będzie właśnie kawowa cola. A zresztą mhm. Coca-Cola już robi kawę w puszce. Tak? tak, tylko okay. pod innym brandem. Hmm. Nie wiem, czy słyszeliście kilka lat temu, że Coca-Cola kupiła taką markę Costa Coffee. Oh. <grym> Znano sieć kawiarni za dużo, set milionów dolarów. Tu się akurat nie przygotowałem, nie pamiętam dokładnie za ile, ale to była jakaś astronomiczna kwota i wszyscy się dziwili, po co Coca-Coli sieć kawiarni? Otóż Coca-Cola nie kupiła tej marki po to, żeby mieć sieć tych kawiarni. Ona już nawet się tymi kawiarniami nie zajmuje. W Polsce Costą op operuje inny operator. Nie związane z Coca cola w ogóle. Oni to kupili po to, żeby kupić markę. I teraz pod tą marką robią napoje, kawy ziarniste, kawy w kapsułkach. To samo zrobiło Nestle. Eee, kupili Starbucksa. I nie kupili kawiarni, tylko kupili prawo do marki. I wszystkie napoje e, z logo Starbucks, które widzicie w sklepach wszędzie na świecie, robi Nestle. Więc oni już tam są. Oni już wiedzą, że kawa będzie zdobywać coraz większy rynek, że ona zdobywa coraz większy rynek. Ona może nie stanie się drugą kolą czy fantą, ale jest na tyle istotna, że warto było wydać powiedzmy pół miliarda dolarów, żeby kupić markę, którą następnie wkładasz na e, puszki. Chociaż przecież można było zrobić to wszystko, tylko wymyślić sobie markę od zera, a z jakiegoś powodu tego mm -hmm. nie zrobili. Co dla nas jest super, bo e, my nie mamy takich pieniędzy na marketing jak Coca-Cola czy Nestle, ale oni budują nam rynek. Przez to, że oni są wszędzie, na stacjach, w sklepach typu Żabka, w marketach, mm. na lotniskach i nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie, to konsumenci coraz bardziej mają do czynienia z tym produktem, on nie jest specialty, ale powiedzmy premium, jest dosyć drogi więc się przyzwyczajają do tego, że kawa w puszce kosztuje nie 4 zł, a 14 czy 17 zł, więc dla nas fajnie i kiedy już się nauczą jakby tego nowego produktu, to być może za jakiś czas na półce znajdą coś kraftowego mhm. i wtedy kto wie, może sięgną właśnie po jeden z naszych produktów. No, super się macie, jak Ciebie wysłucha. Myślałeś o tym, żeby mieć jakiś kanał? Może na YouTubie? E, myślałem, myślałem, nawet miałem, ale po co się stało? Wiesz co? No, potem co się stało? Przyszła, przyszła rzeczywistość, to znaczy, już tak zupełnie serio. No, ten mój kanał to są zamierzchłe czasy, antyczne, ale no, mhm. można powiedzieć, że na tamte czasy. Ciebie wy... nie było jeszcze na świecie. Wypełniłem. No, on startował gdzieś. Z 12 lat temu. No, dobra. E, no, wiecie, zrobiłem co chciałem zrobić. Nagrałem materiał w, jakby nie w takiej formie, ale na takie tematy, na jakie chciałem nagrać. No, i potem też robiliśmy podobne materiały, tylko już lepsze w Kofidesku przez ponad 7 lat. No więc wtedy już naturalnie nie miałem żadnej motywacji ani nawet czasu, żeby prowadzić swój kanał. A teraz tym bardziej nie mam na to czasu, bo całkowicie pochłania mnie praca nad rozwijaniem naszej firmy, i to jest coś, co powoduje, że bardzo się w ogóle cieszę, że mam okazję dzisiaj się wyrwać z biura, sprzed komputera i przyje specjalnie przyjechać do Warszawy na nagranie tego podcastu, bo y, y, na nagrywanie, a nawet bardziej na montowanie wideo po prostu nie, nie, nie miałbym czasu. Aczkolwiek może kiedyś do tego wrócę, bo to jest bardzo fajna praca i gdybym mógł y, właśnie być youtuberem na pełen etat, to z pewnością y, bym chciał. Tak. Pracowałeś też z klientem na wielu różnych, y, na wielu różnych sposobów, bo jakby i Bezpośrednio z tym takim, end to, y, ostatnim na ostatniej fazie, z klientem kawiarni, i teraz pracujesz więcej dużo w B2B, ze sprzedażą i tak dalej. Z kim ci się łatwiej pracuje? Co jest bardziej satysfakcjonujące? Y to jest sobie pytanie. Znaczy, najłatwiej to się pracuje za barem z gościem, kiedy ma się z nim bezpośrednią relację i to jest przyjemne, choć fizycznie wyczerpujące często i można też się wypalić w tej robocie. No ale to jakby miał porównać jakby takie psychiczne obciążenie, odpowiedzialność i w ogóle trudność pracy za barem, a byciem przedsiębiorcą i, i, i byciem też odpowiedzialnym za sprzedaż w firmie. Międzynarodowej, no to, to są w ogóle dwa różne światy. To, 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 są, to jest, wiecie, jak przedszkole i doktorat. Nie? W sensie mm -hmm. praca. Barista przychodzi do roboty, otwiera kawiarnię, robi przez 8-10 godzin kawę, sprząta, wychodzi, zapomina o sprawie. Jak jest bardziej ambitny, to się doszkala, jeździ na zawody, robi jakieś różne rzeczy dookoła tego albo po prostu poświęca się jakimś swoim innym pasjom. No, a jak się prowadzi firmę i wprowadza się nowe produkty na rynek i robi się to tak trochę bardziej ambitnie i, i, i powiedzmy na większym ryzyku, no to bywa stresująco, bywa ciężko. To, że my jeździmy na dwa tygodnie do Azji i tam wrzucamy na Instagram różne ciekawe zdjęcia i filmy, to jest tylko jakiś tam ułamek całej historii, nie? Bo to jednego dnia masz 15 spotkań, zaraz wsiadasz w samolot, lecisz do innej strefy czasowej, tam znowu masz te spotkania, masz górkę maili która ci rośnie na komputerze, bo nie macie dwa tygodnie w biurze, nie masz czasu na nie odpisywać, no bo tutaj jesteś w robocie. Potem wracasz, chcesz odpocząć, a masz 200 maili na skrzynce. Wiesz, musisz wrócić, zaopiekować się swoim zespołem i itd., itd. No to jest proza po prostu, codzienność jakby przedsiębiorcy. I to jest trudne, wyczerpujące, bywa stresujące, ale też potrafi dawać ogromną satysfakcję. Bo jak już jedziesz na przykład na te targi do Tajwanu i tam widzisz na tych targach swoje urządzenie na kilku różnych stoiskach na wejściu w ogóle na te targi albo w takim cafe show w Seulu właśnie tam gdzie ludzie dwie godziny czekają żeby wejść do sali wchodząc do niej w końcu i pierwsze na co się nadziewają to jest hard tank no to dodaje pewną satysfakcję mhm. tak samo dużą satysfakcję daje to jak jedziesz na stację benzynową zatrzymujesz się żeby zatankować wchodzisz żeby kupić sobie jakieś w lodówce napój i tam jest kawa którą wyprodukowałeś znaczy nie ja Osobiście tylko nasz zespół w naszym zakładzie, ale chodzi mi o to, że to jest nasz produkt. Nie? I to jest akurat bardzo fajne. Są takie momenty, kiedy można powiedzieć, o warto było. No ale to, to, to nie są ćwiczenia. Chciałeś jakąś zagadkę na koniec. A, dobra, dawać. słuchajcie. E, to, to, już wam, to już wam rzucam zagadkę i wami słuchaczom. E, kto jest drugim największym eksporterem kawy na świecie? Pierwszym jest Brazylia. To wszyscy wiemy, to jest elementarz. To teraz pytanie, yy, tak stawiam. Drugi największy eksporter kawy na świecie. Mateusz, to twoja działka. Nie przygotowałem się. I nie podstawiłeś mi, mi tego. I, i, I uwaga, i nie jest to Wietnam, ani Właśnie nie jest powiedzieć, to że wietnam. Nie jest to żaden kraj produkujący kawę. Jest to uwaga Szwajcaria. Szwajcaria jest drugim największym na świecie eksporterem kawy. Eksportuje jej więcej niż jakikolwiek inny kraj poza Brazylią. A to wszystko za sprawą kapsułek Nespresso. Wow. wow! I teraz uwaga: nie tylko to, ale też jest to maszynka do robienia pieniędzy. Import kawy do Szwajcarii to jest nieco ponad miliard dolarów, a eksport 3,3 miliarda. Średnia cena kilograma kawy, za którą, którą Szwajcarzy importują, to 6 dolarów. A cena średnia kilograma eksportowanej ze Szwajcarii kawy to ponad 30 dolarów. No, to mam wystarczy w... przejechać przez Szwajcarię i zyskujesz tak, na wartości. Tak, tak. W ogóle jeszcze mam... Y, 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 o, World of Coffee, niedługo to akurat wpadniemy. w Nie Jeszcze mam na, do, na dobitkę mam dwie szwajcarskie ciekawostki, e, też takie liczbowe. E, 70% obrotu kawą na świecie odbywa się e, poprzez szwajcarskie firmy, mówię o kawie surowej. I 70% ekspresów automatycznych do kawy produkowanych globalnie jest produkowanych w Szwajcarii. No teraz mamy już odpowiedź na to, dlaczego Szwajcaria, bo cały czas się zastanawiałam, wow. bo już słyszałam o tym, że niektóre firmy będą robić afterparty we Francji, bo Tak, no, bo jest to droga. Tak, tak, my też już noclegów we, we Francji szukamy, a nie w Genewie. No, także też byłem zaskoczony tymi danymi i tak tu pomyślałem, że... Może też słuchacze się czegoś dowiedzą ciekawego. Na Dobrze, koniec. czy masz jakieś Złowita. złote myśli dla naszych słuchaczy na koniec? Czy chciałbyś coś jeszcze im tutaj powiedzieć odnośnie RZD albo czegokolwiek innego? Nie, myślę po prostu, tak, takie ogólne mam przemyślenie, że kawa jest, nasza branża jest ogólnie w bardzo dobrym miejscu, pomimo wielu wyzwań, chociażby takich, że obecnie cena surowej kawy jest najwyższa od 10 lat. Co też, o, jakbym miał coś powiedzieć do naszych słuchaczy, czyli pewnie głównie do Kukucia. konsumentów, to żebyśmy rozumieli, że kawa jest wciąż najtańsza, jaka tylko może być. To znaczy, mm. że cena kawy na giełdzie, a wszystkie palarnie kupują ją w oparciu o ceny na giełdzie, nawet jeśli to są ziarna specialty, od zeszłego roku wzrosła o prawie 70%. I jest naj, najdroższa w, w, od 10 lat. A cena kawy w kawiarni wcale tak nie rośnie. Zarośnie między 5 a 8% w stosunku do zeszłego roku, co w w porównaniu też ze rosnącymi kosztami w ogóle operacji, działania, kosztów pracy, energii itd., jakby jest bardzo mało. To znaczy, że nasza branża próbuje jak najbardziej tą podwyżkę cen stłumić i trochę wziąć na siebie i jak najmniej przenosić na konsumentów. I ja nie mówię tego po to, żeby uświadomić konsumentom, że kawa powinna być droższa, chociaż powinna być, tylko bardziej, żeby dać do zrozumienia, że te zmiany w cenie kawy one są nieuniknione, bo to jest po prostu produkt rolny. I, i, I jednego roku ona będzie droższa, drugiego tańsza, e, i to, że i ceny kawy rosną, e, to jest rzecz moim zdaniem nieodwracalna. Jeśli ta kawa ma być dobra i jej poziom ma być lepszy, no to niestety ona po prostu musi być droższa. I ciekawe taniej nie będzie. Taniej to już było. Dziękujemy, Maciek Dusza. Dziękuję, bardzo dziękujemy. Dzięki. Dzięki. Agnieszka Bukowska i Mateusz Derkacz na kolejny odcinek podcastu zapraszają w sobotę. Więcej o przewodniku Coffee Spots Polska przeczytasz na stronie www.coffeespots.pl oraz na Instagramie. Nagranie i produkcja Studio Plac.